Irek ma nadzieję, że przekona Sarę, żeby nie pogrążała Oskara. Wie, że nie będzie to łatwe, bo dziewczyna nie daruje Oskarowi, że ją odrzucił. A tutaj na twarzy mam 18 szwów. Lekarze powiedzieli, że będę miała bliznę na pół twarzy. Jezu. Tak samo na rękach i nogach tutaj. Przycięło mi się cięgno, że wyglądam jak jakiś potwór. Nie, no nieprawda. Boże, zapieprzony kretyn, jak on w ogóle mógł zrobić ci coś takiego? Nie wiem, on wtedy wpadł w jakiś szał, do tej pory się trzęsie, jak o tym myślę. Boże, już. Cześć, mogę? Co ty tutaj robisz? Przyszedłem zapytać, jak się czujesz. A co, ślepy jesteś? Nie widać, jak się czuję? Dobra, uspokój się, dobra? Rozumiem wagę sytuacji, przykro mi bardzo, ale to był wypadek i Oskar ma poważne problemy. I tylko to cię teraz interesuje, tak? Że Oskar będzie mieć problemy? I bardzo dobrze zapłaci mi za to wszystko, co muszę przez niego przechodzić. Boże święty, to nie była jego wina. Tak? A czy ja? To sama rzuciła się w szklane drzwi, tak? Sama w nie wpadła? Dziewczyny, wszyscy wiedzą, że to był wypadek i on tego nie zrobił specjalnie, rozumiecie? Ale co to jest w ogóle za różnica? Fakt jest taki, że ją okaleczył i dziewczyna będzie mieć bliznę do końca życia. Dobrze, współczuję, ale przez te bzdury, które Sara nagadała policji, to Oskar może trafić do pierdla na grube lata, rozumiesz? To zdajesz sobie sprawę z bardzo tego... dobrze. Ty jesteś nienormalna, wiesz? Chcesz kolesia zniszczyć za to, że cię nie kocha? Wyjdź! Już taka spokojnie. Jesteś silna, sprytna kobieta, wychodzi taka tipsiara pospolita, to się mści. Słyszałeś? Co się tutaj dzieje? Proszę wyjść stąd, bo chcę zbadać pacjentkę. Maja, mogę cię prosić? Proszę wyjść na korytarz. Bardzo państwa proszę. Wiecie co? Wydawało mi się, że istnieje na tym świecie granice zemsty na facetach. I się najwyraźniej pomyliłem, bo są na tym świecie laski, z którymi jak raz zadrzesz, to nie ma ratunku. Sara, ostatni raz cię proszę, wydobądź z siebie resztki empatii, resztki rozsądku i zastanów się, co robisz.